Witam was serdecznie. Ze mną, mogę powiedzieć, mój kolega redakcyjny. W jakimś sensie, Greg, witam ciebie. Witam. Cześć. Witam wszystkich. Witam fanów, fan sportu. Jesteś zły, żałujesz, bo ja muszę przyznać, że jak sobie rozmawialiśmy na początku, gdy w ogóle cię ogłoszono już na tej gali, to ty nie ukrywałeś też w kontekście tego, co się działo chyba między Polakiem a Ferrari, że gdzieś jakaś zmiana może nastąpić, tylko chyba nie do końca taka. Znaczy nie spodziewałbym się z tego względu, że nie wiem, czy jest jakiś wielki sens sportowy, chociaż uważam, że skoro Adrianowi tak zależało na tym, żeby było coś w MMA, nie tylko w K1 i żeby była zrobiona waga przez Natana, to znaczy, że gdzieś widzi jakieś zagrożenie, tak? Bo gdybym ja na przykład wychodził, dajmy na to, wychodzisz ze mną i wiesz, że mnie przejedziesz się po mnie, to masz w dupie to, ile ja będę ważył i tak dalej. No nie robisz mi, wiesz, 10 kilo zrzucać czy 8. Więc uważam, że jakiś tam sens sportowy może gdzie jest, aczkolwiek, tak jak mówisz, spodziewałem się, że może dojść do zmiany. Choć nie 2 tygodnie przed, czy tam tydzień przed, tak? No właśnie, i tu może gdzieś z tego wynikać to, że możesz czuć jakiś żal, możesz być rozżalony. Powiem ci szczerze, jak zadzwonił, w poniedziałek, to był wtorek, jak dostałem telefon o tej propozycji, tak? Bo to była propozycja, naprawdę mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to była propozycja. Ja w poniedziałek sam zadzwoniłem do Rafała, że dostałem wcześniej 2 telefony od znajomych, powiedzmy stąd, czy to prawda, że zmiana rywala. Ja mówię, kurde, mordo, no nie wiem, ale akurat byłem na salce, trenowałem sobie i mówię, dobra, dzwonię do tego Rafała Pasternaka. Rafał do mnie powiedział, że nie ma, to był poniedziałek, może piątek, nie chcę skłamać, nie? Że nie ma tego, nie ma tej zmiany. Więc mówię, okej, czyli nie ma, nie? Ale później znowu się, wiesz, zadziało i ja już mówiłem nawet do mojej żony, że wiesz, że kurczę, tutaj różnie może być. No i dostałem ten telefon, to się zaśmiałem i zanim cokolwiek Rafał do mnie powiedział, to ja powiedziałem, Rafał, jak w MMA, to biorę, kogo mi dacie, nie? I się dogadaliśmy jakoś, nie? Wiesz, że w sensie nie dogadaliśmy, bo to brzmi trochę, jakbyśmy się dogadali finansowo, a w ogóle nie poruszyliśmy tematów finansów. Hej, to chyba można być rozżalonym, bo się o pewnych sprawach tak naprawdę dowiadywałeś ostatni, jako, co by nie było, osoba jedna z tych, które były najbardziej w to zaangażowane. Teoretycznie tak, ale i uważam, że to nie były osoby, które są na przykład w zarządzie czy w Fejmie pracownikami. Powiedzmy, to były osoby, tak jak tutaj stoją, ktoś może stąd nawet, nie? No, chodzi o to, że to były według plotek, na Twitterze to latało, na wykopie, na Instagramie, że ej, ma Natan walczyć z Adrianem. I w końcu chyba ktoś zapytał, po prostu dzwonił do mnie i zapytał, czy to prawda, nie? Bo to wiesz, jak to plotka, nie? Powtarzana, że się staje prawdą. Tu się stało akurat, ale myślę, że to była tylko plotka na początku, ale później po tym telefonie, nie chcę skłamać, czy to było dzień przed tym, jak przyklepaliśmy, to jeszcze się wydarzyło, wiesz, te chyba coś aferki, a Natan się na aferkach jeszcze, czy na czymś tam, czy na relacji na Instagramie, nie chcę skłamać, nie? Ale w każdym razie wtedy już pomyślałem, o, może być jednak ta zmiana, nie? I ja ją, szczerze ci powiem, ja ją rozumiem, bo liczy się ten Fight Week teraz, nie? To jest, a wiesz, tutaj będzie się teraz działo dużo, no, może już się teraz tam dzieje, plus face to face, wiesz, ludzie będą na to czekać, nie? Wiadomo na co, ludzie będą czekać i tyle. A w sobota, wiesz jak to jest, nie? Wszyscy mówią, że Natan nie ma szans, ale powiem ci, to jest tylko freak fight, ale koniec końców decyduje trochę sport, tak? A w sporcie różne rzeczy się dzieją, tak? Niech ten Adrian wjedzie w niego i nabije się na jakiś nawet lewy prosty, jednak waży trochę ten Natan, nie? Wszystko się może, wiesz, wydarzyć. Zobacz. Liczę na to troszeczkę, bo troszkę mi to tak, wiesz, ja nie lubię aż tak, jak jest mówione teraz, że Greg to miał szansę chociaż, nie? A Natan wiadomo, że wiesz, że on w p***ie zostanie. Nie, co wiadomo, wiesz, no niby wiadomo, ale chciałbym, żeby zamknął trochę ludziom mordy w taki sposób, bo mnie to trochę denerwuje, że Adrian jest robiony takim kozakiem tutaj, a ja go absolutnie nie uważam. Słuchaj, jeśli ja trenuję naprawdę dużo krócej niż Adrian i wziąłem tę walkę, to znaczy, że uważam go nie za kozaka. No, takiego koczkodon na krótkich nogach. No. Ale wiesz, nie wiem, kto robi z niego kozaka, na pewno ludzie patrzą na jego doświadczenie, nie? Bo to rzuca się w oczy. Przeanalizowałem sobie ten jego rekord i słuchaj, prawda. To nie jest tak, że jak to wygląda, wiesz, on ma 8-3, tak, rekord. Słuchaj, te 3 walki z Ferrari, ten jeden, to był przekręt, tak? Jedną wygrał na punkt, okej, ale jeden to był przekręt naprawdę w tym boksie, i to boks. Ten knockout, tak? Na ten soccer kick. Walka, słuchaj, z Patrykosem, też nowym zawodnikiem i też dostał taką walkę z Patrykosem.
kurczę, Daniel Magical, pierwsza gala, Daniel Magical, masz kurwa kolejną taką walkę, że nie rozśmieszaj mnie, nie? No słuchaj, z Malczyńskim, ta wygrana przez knockout. Okej, okay, takie coś mogę powiedzieć, że super, ale tak, to okej, okay, możemy powiedzieć Tańcula na przykład, ale ja uważam akurat, że Tańcula to że przyjął tę walkę, że znowu zrzucał wagę. Wiesz, nie można w ciągu 3 czy 4 tygodni zrzucać tyle kilogramów. I on był po pierwszej rundzie zwłoki, nie? Więc po prostu uważam, że Adrian, ten rekord jest zbyt dobry na niego. Nie uważam, żeby był na przykład o tyle lepszy, niż jego rekord jest lepszy od Ferrariego. O, rozumiesz? Dobra, Ferrari ma strasznie chujowy rekord i wszyscy się z tego śmieją. A teraz odwróć te dwie walki, które przegrał w boksie i tym soccer kickiem i nagle Ferrari ma 8-4, a ten ma 6-5, tak? Coś takiego. Więc to jest takie, wiesz... No wiesz, to jest najlepszy dowód, że nie warto patrzeć tylko na rekordy, a przede wszystkim nie warto tego robić w tym świecie, ale chciałem wrócić do siebie. Do ciebie, przepraszam. Do siebie raczej nie. Ale to nic ciekawego akurat. Ale mogłeś sobie pomyśleć na przykład zupełnie szczerze, że kurczę, ta walka z Maślaną medialnie, zasięgowo nie da mi tyle, co ta walka z Polakiem. Jest tak, aczkolwiek jak sobie pomyślałem na przykład o tym, że ja robię tę wagę 7,7, bo robię 77 kg, a on ma wagę open, tak? Czyli on będzie ważył powyżej 95, nie wiem, 97 być może. Właśnie, ile on będzie ważył już w sobotę wieczorem, bo to jest dla mnie kluczowe. I nawet to jak wyglądamy, ja jestem chudy, ja słuchaj, ja te 77 kg, które ważę, tak naprawdę moja góra ciała nie wygląda na tyle, bo ja jestem chudy, mam taką budowę ciała, że jeśli ja tyję, to głównie, wiesz, nogi, dupsko, nie, od razu. Więc to będzie tak, że będzie taki koksik. Walczył z chudym gościem, dużo cięższy. I teraz wyobraź sobie TikToki, które latają. Ludzie lubią, jak mały wygrywa z dużym, tak? To się fajnie ogląda. Wyobraź sobie, że wjeżdżam i w 30 sekund wygrywam walkę z jakimś tam koksikiem. Może być, że przegrywam, no, naturalnie, ale pod tym względem uważam, że przynajmniej tyle dobrego, że jest to taki troszeczkę freak fight, wiesz? Że to nie jest walka na przykład z kimś z 77, że teraz sobie okej, okay, walka sportowa, wiesz, jak walki sportowe fame, jak wyglądają, tylko że chociaż tyle freak fightu, że mam dużo cięższego rywala. I widziałem na BetClick, jak on zapytał mnie dzisiaj ten... Maślanka, czy widziałem kursy na BetClicku, nie? I nie widziałem. I mówię, wiesz, szybko sobie wchodzę i później patrzę statystykę. Bardzo dużo ludzi stawia na niego, nie? I mówię, wow, zajebiście, właśnie o to chodzi. No i tyle dobrego. Tyle dobrego, że jest to troszkę freak fight, nie? Ja muszę tutaj powiedzieć jeszcze też, zbliżając się do końca, że wiele osób mogło się zastanawiać, jak Greg, który wiadomo był kozakiem, tak jak niektórzy mówią, na Twitterze poradzi sobie już wychodząc gdzieś ze swoją twarzą przed kamerę i tak dalej, ale chyba całkiem płynnie to wszystko poszło, zaczynając od tego spotkania face to face z Adrianem Polakiem po tę dzisiejszą konferencję. Wiesz, ludzie patrzą przez pryzmat na przykład Loży Szyderców, a ja już mówiłem to we wcześniejszych wywiadach i tak dalej, ja absolutnie nie jestem taki, żeby wchodzić na przykład, wiesz, żeby mnie było wszędzie, żeby nie jestem jak Don Casio na przykład, tak, że posadzisz mu cztery kobiety i tak dalej, jemu to nie robi różnicy, czy tam siedzi Szeliga, Norman Park i tak dalej, czy siedzą cztery dziewczyny, nie? Wiesz, będzie show. Ja w towarzystwie zawsze na początku jestem, wiesz, troszkę skryty. Dopiero później jak poznaję, to nie mówię, no, nieraz jakieś gówno zdarza mi się, ale to dopiero jak chwilę się, wiesz, tak zobaczę, na co sobie mogę pozwolić, powiedzmy, o tak, nie? Ale ja, jak siedzę na face to face i gość jest do mnie, powiedzmy, agresywny w jakikolwiek sposób, wtedy chętnie podejmuję rękawice, nie? Ale takie programy typu Loża Szyderców i tak dalej, spoko, mogę się pośmiać z siebie, ale to tyle, nie? Więc jeśli ludzie patrzyli przez pryzmat tego, mogli się obawiać, ale myślę, że nie było tragedii na konferencji czy coś, nie? Ja na przykład nie uważam, żebym, wiesz, wypowiadał się jak jakiś wieśniak czy coś w tym stylu, chociaż jestem wieśniakiem. To tyle, ja się nie obawiałem. Nie obawiałem się, że wiesz, na konferencji czy na tym face to face wypadnę jakoś gorzej. Wiedziałem na przykład, że gdyby nie to, że Adrian jest zdecydowanie bardziej, wiesz, doświadczony przed kamerami, ja uważam, żebym go zjadł w takiej normalnej dyskusji. A bo on jest, nie oszukujmy się, to jest głupek straszny. I tyle, nie? Ja się nie obawiałem. Fajnie, że nie skompromitowałem się, powiedzmy. O, i na tym zakończę. Bardzo dziękuję. Widać i słychać, że Greg z wypowiedziami przed kamerą nie ma żadnego problemu. Także bardzo tobie dziękuję i do usłyszenia. Myślę, że się usłyszymy niebawem, może nawet jutro. Także bardzo tobie dziękuję. Dziękuję bardzo.